Błogosławiony Edmund miał sen. Szedł wśród pól. Z chat wiejskich wybiegały dzieci. Było ich tysiące. Wyciągały rączęta w geście błagalnym, prosząc o pomoc. Chciał im pomóc wszystkim. Ale jego dobre serce i dwoje rąk było za mało. Usłyszał głos. Weź je, one są twoje. I wziął. Z pomocą prostych dziewcząt wiejskich założył zgromadzenie sióstr służebniczek i otoczył opieką wiele sierot. Opracował metody, w którym ujmował całościowo dziecko, dbając o rozwój duchowy. Dzieci nazywał najdroższym skarbem Chrystusa. Im poświęcił całe życie. Nazywano go przyjacielem dzieci i opiekunem sierot. Zadanie na dziś. Zobacz w Twojej rodzinie, w bliskim otoczeniu, czy jest jakieś dziecko w potrzebie. I zrób coś dobrego dla niego. Na przykład zaproś na bajkę, na dobry film.